Cześć, witam Was na kanale typowy futbol. Zanim zaczniemy, mała prośba do Was o zostawienie subskrypcji oraz łapki w górę pod tym materiałem. Dla Was to dosłownie sekunda, a mi to bardzo pomoże. Szybko o promocji i przechodzimy do kuponów. Warunki tej oferty powitalnej są banalnie proste. Jest to zakład z tak zwanym cashbackiem. Wpłacacie pieniądze i stawiacie swój pierwszy kupon. Jeśli wygracie, pieniądze są wasze. Z kolei jeśli przegracie, Betfan odda wam je w formie bonusu i aby je wypłacić, musicie minimum raz obrócić bonusem. Aby maksymalnie wykorzystać tą ofertę, musicie zagrać za 600 zł. Choć to i tak nie jest wymagane. Rejestracja jest banalnie prosta, co zresztą widzicie teraz na ekranie. Dodatkowo każdy z Was, kto doładuje konto dowolną kwotą, otrzyma FreeBet od Betfana w wysokości 60 zł do dowolnego wykorzystania. Pamiętajcie, aby w formularzu wpisać kod typowy futbol, Ponieważ jeśli tego nie zrobicie i przegracie swoje pieniądze, to po prostu je przegracie i nie wrócą one do Was w formie bonusu. A tak możecie skorzystać z naprawdę ciekawej oferty. Nie przedłużając, przechodzimy do dzisiejszych typów. A więc tak na dzisiaj przygotowałem dla Was kupon z aż trzema zdarzeniami. Nie przedłużając, przechodzimy do uzasadnień. W pierwszym zdarzeniu postawiłem na bramkę Leo Messiego. Nie chcę tutaj typować zwycięstwa Barsy, z uwagi na fakt, że ostatnie ich mecze to totalna klapa. Mimo to jednak Leo Messi trzyma swoją dobrą dyspozycję i nawet w przegranych spotkaniach zdobywa bramki. Uważam, że w tym meczu powinno być podobnie: 30 goli w 35 meczach mówi samo za siebie. W drugim zdarzeniu typu je Real Madrid w pojedynku z Villarealem. Po Zidana powinni wykonać swoje zadanie. Gospodarze biorąc pod uwagę walkę o mistrzostwo, nie są zależni tylko od siebie. Uważamy, że piłkarze Klubu ze stolicy Hiszpanii zanotują jednak zwycięstwo w najbliższej potyczce. Gospodarze w czterech poprzednich spotkaniach ligowych odnieśli 3 wiktorie, poza tym zanotowali jeden remis. Trzeba zauważyć, że podopieczni zidana są generalnie niepokonani na krajowym podwórku dokładnie od 30 stycznia 2021 roku. Goście będą znacznie mniej zdeterminowani. Piłkarze tego klubu mają bowiem już pewny awans do przyszłej edycji europejskich pucharów. Poza tym będą się oszczędzać przed finałowym spotkaniem Wiz Europy z Manchesterem United i dlatego też uważam, że Real Madrid tutaj wygra. No i w ostatnim zdarzeniu postawiłem na wygraną Atletico Madryt w meczu z Realem Valadoid. Nie przewidujemy tutaj żadnej niespodzianki w trakcie sobotniej potyczki. Podopieczni Diego Simeone mają tak naprawdę wszystko w swoich rękach. Jeśli piłkarze klubu ze stolicy Hiszpanii wygrają to spotkanie, to zapewnią sobie mistrzostwo. Zadanie to nie wydaje się specjalnie trudne do wykonania. Gospodarze mają stosunkowo małe szanse na zachowanie ligowego bytu. Piłkarze tego klubu w trzech poprzednich spotkaniach ligowych zanotowali same porażki. Gospodarze nie wygrali ani jednego meczu ligowego od 6 marca 2021 roku. Natomiast podopieczni Diego Simeone są niepokonani od blisko jednego miesiąca na krajowym podwórku. No i kurs całkowity na tym kuponie to 2,90. Ja gram dzisiaj za 550 zł, a do wygrania mam aż 1400 zł, także naprawdę jest o co grać. No i standardowo w filmie mam dla Was konkurs. Wytypuj dokładny wynik spotkania oraz minutę pierwszej bramki w meczu Realu Madryt z Realem. Osoba, która będzie najbliżej, wygrywa 30 zł na typowanie w Betfan. Oczywiście komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę. Warunki wzięcia udziału w konkursie zostawiono łapkę w górę pod tym filmem, dołączenie do naszej grupy Typowy Futbol na Facebooku oraz subskrypcja naszego kanału YouTube. W dzisiejszym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Wpadnijcie także na naszą grupę na Facebooku o nazwie Typowy Futbol. Tam również Również codziennie publikujemy nasze przewidywania. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!